Tiberias, przygotuj w razie czego runę. Przyjął. Ktoś dostał? Mam się udać pod hangary. Będziemy przemieszczać się pod hangary. Dwójka. Gdzież? Gąsienica jeszcze słuchać u góry. Tak, to jest DSKM, roku mamy go nad głową. To z tym kontaktem na molo. Dalej się. Jest tu trochę nie. Trzeba komuś próbuję zlikwidować, bo jak on nam zjedzie, to jesteśmy w dupie. Tak, tak, są blisko. A teraz mnie? Mamy go na grani, jeszcze zagramy. A widzicie go? No ściągamy nie, go, tego na molo? Powinniśmy... To weź dwóch ludzi, wyznaczymy go równo, łupno. Dobra, strzelam. No widzicie? Gleba! Czekać! Gleba. Ale on nieuważny. Widzisz go, czego nie widzisz, bo ten jak będzie strzelał, to nas rozpierdolisz tutaj. Wiem, nie strzelać na razie, obserwuję. Bako. Oni chcą rozwalać gościa na tym, na molo. To najpierw zniszczmy tą deszkę. Deszkę, kurwa, dobra. Tiberias... Tylko na 120 piechotę zajmowana. Ale deszka jak tu zjedzie, czy coś w tym stylu, to będzie gorzej chyba, nie? Czapo Tiberia, M113 w porcie. M113 jeździ w porcie, na azymucie. Na 280, na tą grać, próbujcie zlikwidować tą deszkę. Tylko Tiberias, poczekaj na Czapo. Mike, obserwuj tą... Ona jedzie chyba w naszym kierunku, bo zawróciła z nami z tym. No mam tam drugi. Gdzie jest Czopo? Idę już. Tylko co na górę. Berek, dawaj, bo on zjeżdża. No wysłałem dwóch ludzi, zobaczymy. Nie chcę, żeby to było na hura robione. Ostrożnie tam, Tiberia, zróbcie to ostrożnie. Patrol, słuchajcie, patrol u góry. M113 jeździ, azymut 200-220 się kręci. Kurwa, syn. Weszliśmy, widzimy całą drogę w kierunku portu oraz pod górę, nigdzie nie ma w pobliżu deszki. Jeśli jest, to gdzieś dalej schowana jeszcze za wzgórzem. Okej, dodatkowo melduję, że w hangarach w porcie liczne kontakty, azymut 210 od naszej pozycji. Pod nami czy tam bardziej? Aha, jest. Szoku, nie widać tej deszki, na drodze nie widać, natomiast tutaj na nas najprawdopodobniej wyjedzie zaraz pojazd, plus dostałem komunikat, że pod nami na 210 w hangarach kupę kontaktów. Przyjął, za ile ten pojazd tu wyjedzie? Nie wiadomo, czy po prostu przemieszczał się gdzieś w naszym kierunku, prawdopodobnie. Dwóch snajperów na silos. Jestem, co jest za mną? Uważaj, Tiber, jest na skrętek, mam snajperów. Trajcie się tam trochę i obserwujcie, może coś jeszcze wypatrzycie. Powtórza mają? Kurwa. Potwierdzam, również widzę snajperów na południowy wschód od miasta w kierunku Capri. Przemieszczał się BTR 40, dystans daleki. Likwidujcie tego pacjenta, likwidować kontakty, na razie nie wychodzi z nim. Kurwa. Majku? Tak? Dawaj, spróbujemy się przebić w tą dziurę na 200, to tutaj stawić. Musimy się przestawić. Grom przekonany, że zakładnik nie żyje, ale już stratę i można się poddać. Już co? Przyjął. Dajcie mi tu kogoś na prawą stronę tego hangaru na 190 z AT. Tiberia, zejdź do nas, potrzebny AT tutaj po prawej stronie hangaru, między hangarem a górą. Potwierdzam, Duku, co jest. Przyjął, już schodzę. Gdzie jest Szakal? Tutaj. Chyba, żebym sprzastrzył. Trójka, co z wami? Weź, sprawdźmy. Wyślij mi medyka na połowę drogi do góry, tam jest gdzieś na snajper, potrzebuje pomocy medycznej. Panowie, jak zauważycie na 100... Szakal, możesz mnie sprawdzić? Gdzie to AT potrzebne? Tutaj niby, ja nie wiem jeszcze do czego. Ale kto? Okej, dostaniesz morfina, czekaj. Znaczy, bo widzieliśmy, inaczej, widziałem, szakal, ten, widziałem także M113, ale była daleko na wzgórzach, co najmniej z 500 metrów się przemieszczała, więc... A, bo tu się tak, ciasno robi. W kierunku gromu idzie, te kontakty. Zróbmy tak, Tiberias i Majku, zabezpieczcie mi tą drogę, żebyście byli gotowi na to, jak no coś odjeżdżało 220, żeby go rozpierdolić. I trzymajcie prawy ruch, reszta się trochę rozsunąć tam, bo tu jest za ciasno. Znowu kurwa ranny jestem. Na kwadracie... Barku. Zaraz, Porsche. Nie podam kwadratu, bo nie wiem. Ale czekaj, inaczej to zrobię. Na kwadracie gdzieś jeździ 066031.
Berku, my możemy stąd się wychylić, ale snajperzy na dachach nas pozdejmują. Nie wychylaj się, nie wychylaj się, na razie tylko macie być gotowi, żeby zareagować właśnie, gdyby wcześniej ktoś odstrzelał chłopaków stamtąd, to wtedy będziecie wychylać. Tip, na cholerę mi otwierasz za plecami drzwi, w których może być wróg. Kieruję się ulicą. Właśnie to zameldowałem, ale zostały... Gdzie jest? W baraku. Obok którego stoimy, jeden talib z Enfieldem leży. Jasne. Nie jest zaalarmowany, ale leży sobie tam. Dwa w hangarze, przy którym stoimy, mamy kontakt. Możecie go wyeliminować? My go możemy wyeliminować. Tak, przyjąłem, Berek, to twoja drużyna może go wyeliminować. Jak widzisz, Berek, jak widzisz, otwieraj ogień. Niech jeden otwiera, drugi strzela. Dobra. Otwieraj. Dzięki już? Tak, powiedz mi, czy się raz zdjęty jeden. Wychylam. Lewa czysta. To nasi strzelali. Przyjął. Tiberias, reflektor, reflektor. Snajperzy nie zaalarmowani. Gdzie masz snajpery? Berku, melduję, mamy jeden skład broni budynku, tutaj. 200. Okej, okay, dzięki, przyjąłem, możecie zabezpieczyć i okopać się w tym budynku, mieć widoczność z niego na miejscowość. Duku. Widok jest taki sam jak Bereś? Z tego pola. Tak. Przejmujesz tu na chwilę, ja idę kurwa z trójką zobaczę, bo trójki przy nas nie ma. Cichego? Tak. Ty go nie wrzadzie mi za stójkę. No, to jest taka pozycja, dobra. M113. Zapytaj się go, czy dotarł do niego. 180. Przyjął. Powtórz. Barney. Dołącz tutaj do mnie na prawym narożniku budynku, przygotuj granatnik. Zgłaszam. Już jestem. Wyślij medyka w drogę powrotem na północ, duchu się ciąga plażą w stronę hangaru, potrzebuję pomocy. M113, 160 podjeżdża w górę. Przyjął. Tak, szakal, pędzisz czopo, czopo z szakalem do tak, buta, tak. Zabezpieczaj go. Przyjął. Może nie wyłazić, nie wyłazić. Dobra, Barney, hunting, kierunek, miejscowość, azymut 190. Wysoko. Wow, wow, wow! Nadal gromowi, że wali po swoich! Nadal gromowi, że wali po swoich! Majku cały? Bo jakiś ostrzał leci w naszym kierunku. Tak, ja cały. Tutaj jastrząb do wszystkich jastrzębi będzie leciał hunting nadal, na miejscowość. Jakiś geniusz strzela do M113. Panowie, jeżeli to ktoś z nas, to przerwijcie ogień do strzału, dzięki. Dzięki. Nadaj, że na grom będzie pojazd, nadaj, że na grom będzie pojazd. 40 z naszej perspektywy jedzie drogą po trasie, z której wcześniej przymierzali do nich kontaktu. Jest to APC. Tak, F113 do nich jedzie drogą. 220 od nich perspektywy. Snajperzy na dachach zaalarmowani, ale patrzą się i strzelają do gromu. Muszę na Duka poczekać. Duku! Poszli po niego. Nasi są już w środku. Jak się opatrzą, dawaj do hangaru. Weź mi wołaj, bo mi potrzebny jest rząd. Snajper już dla ciebie. Położyli. Dawaj do gromu, że jak zajmą ten, tą willę, niech się stamtąd nie ruszają. Gościu na dachu ma wyrzutnię A. Bądź RPG 7, nie ma pewności. Uniform nie lata tutaj. Bo kierunek? Zidentyfikowaliśmy wyrzutnię 200, A. 200. RPG ma. Duku? Jest Duku? Duku jest po drugiej stronie. Duku? Chodź tutaj. Dobra, nie ma. Na... Dobra. Skąd to strzela? Mike, uważaj, z Hantira wypatrzyłem w tych zabudowaniach, które są zaraz Barney? Obok kompleks na południe od nas. Co najmniej grupa kontaktów biega i nie wiem, czy w naszym kierunku nie będą się przemieszczać. Na silosach, na 200. Mike, masz cały? Dwóch snajperów. Tak. Dwóch kolejnych na 190 pod silos. I jeszcze dwóch na 180. Leży Duku, dobra.
Na prawo od tamtego jeszcze. Zróbcie mi miejsce. No, puśćcie go. Dobra, zdjęli tego. Tak odpytam. Chłopaki... Duku. Gienko, gdzie masz swoich ludzi? Jestem z Tiberiasem w hangarze, wstawiamy wyjście. Cicho, co tam u ciebie? Okej, okay, a masz ze sobą swoich ludzi? Nie potwierdzam. Strzela. Leży. Powtórz, bo nie był przerwany komunikat. Potwierdzam, chyba z tobą. Dobra, niech twoja grupa razem z... To nie żyje. Szok, szok. No pierdolisz. Pojazd blisko. Przyjąłem. Tiberias go widzi? Nie potwierdzam, na razie nie widzę nawet jaki to pojazd. Jest po prawej na górce. Mam go, teraz go ściągnę. Spokojnie. Dobra. Barney? Wyślij mi jeszcze jednego Huntira na pozycję tego zamku nad nami. Duku! Zamek jest gdzieś na 300 od nas, na wzgórzu. Duku, masz hordę kontaktów, tak? Między 180 a 200. Ja. Okej, okay, tamtego pojedynczego. On się tak skurde bazy włapał i nic. No. No. M113 chyba u góry. Tiberias, cofa jakiś pojazd nad nami na tej grani, na której przed chwilą biłeś. Szukamy go, ale nie widać, jest za wzgórzu. Weź z sobą kopa. Kurna, pięciu widzę z mojej pozycji. Poszedł Huntier. Siedmiu nawet. 180 na lewo od budynku z niebieskimi daszkami. Czołgają się, siedmiu. Czołga się w kierunku wschodnim. No, spoko, patrzę. Widzę wrogi pojazd, jest to BTR 40. Ja to po południu trzymam. Okej, okay, Mike, uważaj. Południe jestem. Mamy drogę czasem. Jastrząb jeden, tutaj jastrząb zaraz głoś. Jedynka zgłasza. Jedynka dowodzący nie żyje, przejąłem dowodzenie. Duku, widzę go, jest na 185 na dachu. Coś udupili. Jakby było ciepło, to Amero... Pojazd wyeliminowany, dostajemy ostrzał z miasta, wracamy do was. Dzięki, przyjąłem, cofnij się na bezpieczną pozycję. Majku, status. Cały, czekam wciąż na pozwolenie otwarcia ognia. Masz pozwolenie, otwieraj, tylko jeżeli dostaniesz ostrzał z flanki, od razu się to wycofuj, odbiór. Bardziej trudne, załącz się tam w hangarze. Przyjął do Anto. Rozstaw ludzi, musimy utrzymać chwilowo ten kontakt, jeżeli będzie kiepsko, to będziemy powrócować do tyłu. Jak przyjąłeś? Powtórz, prowadzę ogień tutaj. Powtarzam, przyjąłem dowodzenie nad całością, będzie utrudniony kontakt ze mną, więc dopilnuj.
chcielibyśmy, żeby każdy z żołnierzy miał wyznaczoną pozycję i utrzymujemy na razie na punkty. Odbiór. Przyjął. My właściwie wiem, kontakty są dalej. Biorę nas, przekazuję. Najgorsze, że nie jest... Chyba jest na 190 ostrzeliśmy naszych. Dobra. M113 po przyczynie strony portu, 180. Uwaga panowie, koło latarki są nasze sojusznicze jednostki i mają tam problem z tym pojazdem. Czy Berger będziesz w stanie to zdecydować? Który pojazd, bo są dwie M113, jedna na 130, druga w mieście. Słuchaj, z tego co wiem, z tego co wiesz, czy tu w GPS-u nasi są na północy od latarni i tam próbują walczyć, mają dość ciężką sytuację. Czy będziesz w stanie stąd trafić do pojazdu, taką odległość? Będę w stanie, jeśli posiadałbyś dalmierz, to wtedy byłoby jeszcze prościej. M113 przygniatam. Ty z tego pistoletu nie strzelaj, tylko lukę. Okej, masz 113 na 190. Mnóstwo piechoty na samym górze. 170. Dobra, spokojnie. Podaj mi dystans. Zachodni flank obserwuj. Trójka, czy jesteś w stanie z miejsca, w którym się znajdujesz, prowadzić? Widzisz ją? 405 metrów. Dokładnie, 405. No. Okej, będę próbował eliminować. Sobie plecaki, żeby zabrać. Przyjął. Ja zresztą przyzgłoś. Mike, jestem medykiem, więc możesz przerzuć się na południowy zachód. Jak skończę, to daj znać. Trzymaj miejscowość Valorisse. Valorisse, kurwa, jakoś tak odbył. Jedynka, trójka, uważajcie. Wiesz co, założyliśmy tylko paskę. Wiem. Osti. Ta? Wyślij gromowców, żeby zajęli miejscowość Valorosi na południowy zachód od zamku. Dobra. Lewą stronę, żebyście mi zadymili, to spróbuję ten.
bardzo dziwne rzeczy się dzieją. Dostanę, muszę na wszystko zezwalać, żebyś mi dał. Dobra, chłopaki, jak wygląda sytuacja u was? Mam jakieś straty? Kurwa, na czerwonymi. Powtórz? Pytam, czy są jakieś straty. Okej, będziemy mieć straty. Zero strat, mało nic. Przyjąłem, oszczędzajcie, jeszcze chwilę, musimy się tu pobronić. Z góry już został zamek zajęty, teraz będziemy zajmować miejscowość obok i zaraz będziemy atakować wroga z góry. Panowie, jeszcze cierpliwości, parę minut, odbiór. Tygory, został. Przyjąłem, czy macie tam medyka obok siebie? Czofo? Nie potwierdzę. Tak, okej, okay. Idź. Medyk jest tutaj z tyłu z psem przy budzie, czy możecie go tu przetransportować? Gdzie on podejść? Cześć. Biegnę. Rzućcie mu tam dym, kurwa, i wyciągnijcie go stamtąd. Medyk będzie się zaraz rannego. Dobra, biegnę po niego. Czekaj przy mnie. Ale gdzie on leży? On leży tak, że można go podebrać? Uwaga, idę. Osłaniajcie mnie. Dobra. Majku, jak wygląda z amunicją i z kontaktami u ciebie tam? Nie ma czasu na plecy. Dobrze idę? No i... Dobrze, wracam na pozycję, bo byłem ranny. Okej, okay, dzięki, ważę na siebie, odbiór. Czy ten medic do hangaru odbiór? Medic do hangaru? Ma zostać? Lecie bandaż. Radzieki. Kurwa. Dobra, przyjąłem, nie musisz mi tu rozprawki dawać. Po pierwsze, pojebaliście rozkazy planu. Po drugie, Jastrząb 3, wysuń się bardziej na południe, tak żebyś widział miejscowość, żebyś mógł działać na wsparcie z góry. I żebyś było słonięte. Już w połowie. Weź pospiesz ten kurwa grą, co oni tam robią na wakacje? Mają pojechali. Problemy komunikacyjne. Ale chuj, mnie to interesuje, niech ruszają, mają rozkaz, niech zajmą to miejsce. Dostrzegnij, że przed nimi jest sojusznicza jednostka. Dobra, kurwa, żeby zwykła piechota była może niezwykła. No to niech zostawiam, że mamy sprawę. Możesz mnie sprawdzić. Kiberia, status. Medyk właśnie mnie załatwił. Dzięki. Kuber, jesteśmy winni browara. Dobra, poinformuj go, że zamek jest zajęty. Są tam nasze sojusznicze jednostki, może się śmiało tam zbierać. Duku, w razie czego zamknął? Jastrząb 1, Jastrząb 3, uwaga na pozycję zamku, będzie przemieszczał się sojuszniczy snajper, uwaga na friendly fire. Okej. Na razie starajcie się trzymać na twierdzi. Z tamtego kierunku wychodzi przynajmniej 3-4. Trzeba oddelegować się tam? Nie no, póki mnie nie wołają, to mogę... No. Ale...
Panowie, jak wygląda sytuacja z magazynkami po kolei meldować? Barney 10. Szakal 7. Mamy rannego na zewnętrznym kancie hangaru. Dobra, tu jest. Zabandonowałem go. Pomagaj mu dalej. Będę osłaniał. Tak, tak, tak. Do dawno chcę nie zrobić. Jak będą gotowi do działania. Cztery magazynki. Turdor 10. Jankow 5. Okej, przyjąłem. Czopo, jak będziesz cały, zgłoś się do mnie za potem. Przyjął. Czułeś morfinę? Nie, na razie tak tam wiesz. No, także dostałem, to jest totalny pech. Tam cały czas na 160 biegają przy tych krzakach moich. Gienkow, sprawdź mi, czy ten cypel, gdzie była ta wieża, radiostacja, jest w miarę bezpieczny, odbiór? Jak mam to sprawdzić? Nie wiem, wychyl się lornetka i zerknij, chociaż czy tam nic nie stoi, tak na pierwszy rzut oka odbiór. Nie ma opcji, tutaj fangar ciągle na tym dojem przez tył HMA. Nie mam jak się wychylić nawet. Dobra, przyjąłem, dzięki. Jest są py... Ej, Tiber jest? Dzień. Tak? Czy jest cały czas tam na pracy? O jasne, na 160, dwa kontakty przy samym regulacji. On ci będzie trzymał wejście. Rzucę plecak. Okej, okay. No, tam trochę tych, co ja położyłem wcześniej. Mhm. Ja tam kolejny brigadzie. Ale to nie ma sensu. Przyjąłem dobra robota, aktualnie tej broni ma otwarcie oknie, uważajcie. Na drodze na 80 od was na 80. Kogo? Tempo. Tak? Ja nie mogę to przeprzeć. Brek jest, to jest tobą. To jest bojowe zadanie, będziesz musiał zrobić to szybko. Cofnąć się po łódź, może mam zły plecak, trunkowy kłódź, która ma magazynki, postarać się ją przetransportować jak najbliżej tutaj. Jeżeli ją przetransportujesz na pozycję punkt 2 niebieski, to byłoby zajebiście, ale jeżeli dostaniesz wcześniej ostrzał, to po prostu odbijasz, wypierdalasz ją na plażę, tak żebyśmy mieli po prostu bliżej dostęp do magazynków i przychodzisz do mnie. A tam 113 na azymucie 200 ma strzelca. Może mam... Jebany. Jastrząb 3 zgodna, jastrząb 2.